Witamy na portalu internetowym zambrawiacy.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pan Eugeniusz Borowski. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan Eugeniusz jest organizatorem rajdu, który dzisiaj wyjeżdża docelowo do Zamościa. Panie Eugeniuszu, proszę mi powiedzieć, jak wyglądały przygotowania do takiego rajdu? Przygotowania u nas wyglądają tradycyjnie. W połowie stycznia mniej więcej już wiadomo, gdzie pojedziemy. W tym roku mieliśmy jechać do Lwowa, ale z uwagi na sytuację polityczną na Ukrainie musieliśmy w ostatniej chwili prawie że zmienić nasze zamiary i jedziemy do Zamościa. Wszyscy wiedzą już przynajmniej pół roku wcześniej, jaka będzie długość rajdu, jaka skala trudności. W związku z tym mają czas na przygotowanie. Pod koniec czerwca, konkretnie 28 czerwca robiliśmy taką jazdę treningową. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wszyscy są dobrze przygotowani do tego rajdu. A ile osób zapisało się na rajd? Początkowo się zapisało 31 osób, ostatecznie wyjeżdża 24. My ze względów technicznych możemy wziąć ze sobą 26 osób, ale dwie osoby w ostatniej chwili ze względów osobistych z tego rajdu zrezygnowały. I długo trwały zapisy? Zapisy trwały kilka dni dosłownie, dlatego że zawsze jest tak, że jest więcej chętnych z reguły niż miejsc. Wobec tego te zapisy są robione w krótkim terminie czasu. Jak będą wyglądały odcinki tego rajdu? Jak będą podzielone? Odcinki będą podzielone w następujący sposób. Dzisiaj jedziemy do Siemiatycz, następnego dnia Siemiatycz do Włodawy, później z Włodawy do Krubieszowa, no i w ostatnim dniu w sobotę z Krubieszowa do Zamościa, gdzie docieramy w godzinach wieczornych. Niedziela jest przeznaczona na zwiedzanie Zamościa i powrót do Zambrowa. A któryś z odcinków jest taki bardzo trudny? Może sprawić trudność dla rowerzystów? No dwa ogólnie odcinki są dosyć mocno pogórkowate, w związku z tym po tych dwóch pierwszych łatwiejszych dopiero później na końcu będą trudności wystąpią pewnie. Okay. A technicznie jak powinien się przygotować rowerzysta takiego wyjazdu? To dość daleko, tak 600 ponad kilometrów. No technicznie to przede wszystkim trzeba wykonać przegląd roweru, posmarować wszystkie części, które wymagają smarowania, następnie posprawdzać wszystkie połączenia, czyli podokręcać śruby. No i wymienić przede wszystkim te elementy, które wpływają na bezpieczeństwo, czyli mieć sprawne hamulce. No i dużo później sił w nogach, żeby dobrze technicznie jechać. Czyli troszeczkę przed trzeba potrenować, tak? Bo to jednak jest wysiłek. Koniecznie. Bez treningu na tak długi rajd nie ma sensu się wybierać, bo to wystarczy sił co najwyżej na jeden etap. A później już albo samochód, albo powrót do domu. A właśnie, ile kilogramów można zabrać na rowerze? To znaczy my na rowerze, ponieważ to są długie etapy w granicach 150 km, to my na rowerze tylko wieziemy niezbędne rzeczy, z reguły przeciwdeszczowe, no i jakieś tam podręczne, osobiste sprawy, rzeczy każdego uczestnika. Natomiast bagaż jedzie samochodem transportowym. Także na rowerze praktycznie nie ma kilogramów, to są jak najmniej, tym lepiej, o tak bym powiedział. Dziękuję Panu bardzo i życzę bezpiecznej jazdy. Dziękuję bardzo. W ramach rajdu rowerowego do Zamościa chcemy chwileczkę porozmawiać z uczestniczkami tego rajdu. Akurat to są panie. Bardzo miło, że panie też w takim przedsięwzięciu biorą udział. Pani Danuta i pani Barbara. Proszę mi powiedzieć, po raz który panie jadą w takim rajdzie? Czy to może jest pierwszy raz? Ja jadę po raz drugi. A jak wrażenia po pierwszym? No właśnie, bardzo pozytywne, bardzo mi się to podobało i w ubiegłym roku nie mogłam wziąć udziału, dlatego że miałam tam taką w rodzinie pilne sprawy, ale właśnie już w tym roku kolejny raz biorę udział, bo to jest, uważam, że bardzo fajna sprawa. Ja jadę czwarty raz, czyli od początku organizowania takich rajdów. O, też mi się to podoba. Kiedyś jeździłam sama Licheń, Częstochowa z pełnym bagażem. W tej chwili jadę ja i rower i jest to fajne. Mamy, powiem tak, czwarty rok, znamy się jak w rodzinie, co z niektórymi, bo jest troszeczkę rotacja, tam się parę osób, czasami trzy, dwie osoby dochodzą nowe, ale generalnie jeździmy wszyscy ci sami, więc stanowimy taką dużą rodzinę. Jest świetnie. No przede wszystkim zwiedzamy nasze piękne zakątki Polski i to w taki sposób, że i czujemy, i słyszymy, i widzimy. Nikt nam tego nie odbierze, bo tak, czujemy w nogach, bo to jest fantastyczna sprawa. No oczywiście jedziemy, mamy przystanki, też jakieś tam posiłki, prawda, w trakcie.
No, wracamy bardzo zadowoleni, każdy jest zadowolony i już zaczynamy sobie plany układać na następny rok. Już zaczynamy sobie się dogadywać z trenowaniem i tak dalej. Każdy z nas jeździ indywidualnie przez cały rok, przygotowuje się, prawda? Potem mamy tak tydzień czy dwa tygodnie przed wyjazdem obowiązkową jazdę treningową. To taka proforma, żeby sprawdzić. A no właśnie, jeżeli chodzi o przygotowania, to jak wyglądało przygotowanie do takiego rajdu u pań? No, trzeba było troszeczkę tak popracować nad tym rowerem, bo żeby później nie zostać w tyle. Także jeśli chodzi o mnie, to ja starałam się codziennie przyjechać chociaż 50 kilometrów. No i uważam, że jestem w formie, a zobaczymy, jak to będzie. No ja z kolei jeździłam różnie, 86. Niedzielne wypady były po 140, 150, po 90 kilometrów, ponad 50, ale też z racji tego, że praca mnie nieraz ograniczała, ale prawie że codziennie, jak przynajmniej jak nie mogłam daleko, no to chociaż 20 kilometrów, ale z taką ze zdwojoną siłą, żeby wyrównać, żeby popracowały mięśnie, żeby się przyzwyczajały do wysiłku. To dziękuję bardzo i życzę bezpiecznej, udanej wyprawy. Dziękujemy.